Cześć, witam cię detailingowy dziadzia. Tak jak widziałeś w filmiku, kilka rozcieńczeń Valet Pro Wheel Cleaner o cudownym zapachu. Fajny taki, znaczy on jest taki zapach, ciężko go określić, ale on jest taki szorstki troszeczkę. Dokładnie, szorstki zapach, taki kurczę przyjemny, ale taki szorstki. Jakkolwiek to zabrzmiało. Widziałeś rozcieńczenie 1 do 3, 1 do 10, 1 do 30 i teraz wlatuję ze stężeniem 1 do 20 z tego względu, że moim zdaniem to stężenie jest najprzyjemniejsze. 1 do 3 zamula strasznie, naprawdę, domywa fenomenalnie. 1 do 3 jest ogień, 1 do 3 jeżeli chodzi o bezdotykowo mistrzostwo, do 1 do 10 to jest naprawdę bezdotykowo, to jest naprawdę mistrz. Cudownie, a szczególnie jeszcze z pianownicy ręcznej. 1 do 30. No i tutaj mamy zgrzyt, bo piana średniej jakości, poślizg średniej jakości, domywanie bardzo fajne, ale moim zdaniem magicznym takim rozcieńczeniem to jest właśnie 1 do 20 dla tego produktu. I tutaj do 1 do 20 tu jeszcze możemy mówić o bezdotykowym domywaniu naprawdę na bardzo wysokim poziomie. 1 do 10 to jest mistrzostwo. I teraz tak, kolejna rzecz, jeżeli chodzi o dressingi na oponach, polecam 1 do 20. Najniższe stężenie, poniżej może delikatnie gryźć dressingi. Specjalnie do tego filmu z Kodzinka, jeżeli chodzi o to stężenie. Dlaczego? Z tego względu, że z moim zdaniem jest taki właśnie idealny. Fajnie domywa, nie zamula. Naprawdę wysoki level. Zobacz piankę. No coś pięknego. Cudowna sprawa. I tu mamy tak. Poślizg na całkiem przyjemnym poziomie. Pomimo, że produkt, jeżeli chodzi o poślizg, nie jest mistrzem. Naprawdę nie jest mistrzem. Tak jak zapach czujesz taki szorstki, podobnie jest z poślizgiem. 1 do 30 jest naprawdę mało przyjemnie. Bardzo mało przyjemnie. Ach, te felgi to nie widziały dawno mycia. Autko przyjechało do mnie z tego względu, że... I moczymy. Ach. Srak naptał. I koleżanka nie mogła sobie z tym poradzić, więc ja będę dzisiaj ogarniał kubsko. Okej. Bardzo fajnie. Zobacz, piana znakomita. Naprawdę. Rewelacja. Coś pięknego. Za chwilę wskoczę na opony. Wnętrze też ci pokażę, jak ogarnia. Oczywiście tych kół nie domyję na igiełkę w tym stężeniu. Z tego względu, że tak, felgi nie mają żadnego zabezpieczenia. Myte są tylko na myjniach bezdotykowo, a jeździ auto tylko ekspresówkami, więc tutaj nie możemy powiedzieć, że to 1 do 20 ogarnie tutaj idealnie. Nie, tutaj będę musiał pójść po kwasik i zaatakować to kwasikiem, żeby miało ręce i nogi, ale chcę ci pokazać jakość piany. Super, naprawdę, rewelacja. Domywanie też. Teraz od razu, nie od razu. Och. I przedziałka tak, żeby nie mieszać brudu.
tak jak widać, te takie totalne wżery oczywiście zostały. Wskoczę teraz na oponę. Poślizg kończy się, jeżeli chodzi o oponę, przy 1 do 20 właśnie, to już nie ma takiego szaleństwa. Przy 1 do 10 i 1 do 3 jest super. Przy 1 do 20 no, jest średnio, tak jak mówię. No, dla mnie to jest taki złoty środek, ale lubi siedzieć na oponkach również. Czy ma inhibitory korozji? Kurczę, nie pamiętam, bo to jest stary produkt, a nie chce mi się badać. Kurczę, nie wiem, czy czasami nie ma właśnie, ale nie chcę wprowadzać w błąd. Z tego, co kojarzę, to chyba, ale pewności nie ma. Zobacz, brud z opony, pięknie wciąga. Zobacz, jak zbiera brud, naprawdę rewelacja. Tutaj, jeżeli chodzi o opony, też super domywanie. Przy 1 do 3 to jest ogarnianie, nawet bezdotykowo widać, jak ten brud ściąga. Osobiście, moim zdaniem, jeżeli chodzi o mycie bezdotykowe felk, jeden z lepszych produktów. Przy 1 do 3, 1 do 10, 1 do 5, naprawdę. Ok, wlatujemy do wnętrza szczotką Wikana. Nie wiem, czy film już był. Jeżeli nie, to będzie. Dzisiaj ostatni dzień nagrywania o tej szczotce. Wszystko już o niej wiem. No, zapaszek. Tu jest wszystko tak, jak trzeba. Niestety temperatura maksymalnie 1 stopień, więc zobacz. Zobacz, jak to żre brud. Patrz. Pięknie. Naprawdę. Produkt jest fenomenalny, warty swojej ceny. Dałem za niego grosze, dawno go już, a wziąłem go na Black Friday, bo była naprawdę promocja, za grosze go kupiłem. No dosłownie grosiuniuniuniunie. Tak mi się rzucił w oczy, słuchaj, bo jak wiadomo, firma już parę lat na rynku jest, jest to stary produkt, sprawdzony produkt, fantastyczny produkt. Nie wiem, czy nie, czy dystrybutorem nie jest przypadkiem Excede właśnie. Też mi się coś tak wydaje, że chyba tak, aż przeczytam. Oczywiście. Oczywiście. O ile się teraz nic nie zmieniło, zobacz, jak żre brud. Coś pięknego, nie? Do wiaderka. A, cudownie. Trochę będzie długi film, no ale to zobaczysz na surową zabawę z tym produktem. Okej. No, idealnie. Pięknie. Tak jak lubimy. I teraz tak. Brudna woda. Jak wiesz, tam na dole mam siateczkę. Czysta woda. I kolejna rzecz. Oczywiście nie jest wyjątkiem ten produkt, że tak można. Nadkola. Po to mam tutaj tą szczotę właśnie. Plastikowe oczywiście. Naprawdę, do ciężkich zabrudzeń produkt jest naprawdę fenomenalny. Robi to, co trzeba. Minus, tak jak mówiłem, przy grubszych stężeniach niestety zamula i to srogo. Srogo zamula zabezpieczenie. Naprawdę srogo. Szczota z Lidla i jedziemy. Aha. Bardzo ładnie. Ole, miodu. Dużo miodu. Zobacz. Ładnie, miodu mnóstwo. I rewelacja. No dobra. Szczotę płuczę. I już. I do wiaderka.
No słuchaj, nie będę więcej przedłużał. Fantastyczny produkt, naprawdę. Kupiłem go za śmieszne pieniądze, nie pamiętam, ale to były takie grosze, że grzech było w ogóle tego produktu nie wziąć. To mi go zostało niewiele, bo tak teraz przeskoczyłem na niego i tak nim wszystko myję, z tego względu, że i opona przy dobrym stężeniu naprawdę ładnie wyciąga brud, naprawdę ładnie. I tutaj polecam go bezdotykowo. Bezdotykowo jest naprawdę mistrzem. Z pianownicy ręcznej naprawdę fenomenalnie zbiera brud. Oczywiście, zawsze podkreślam, kwestia odpowiedniego też zabezpieczenia, bo jak będziesz miał szczury, które są niezabezpieczone, tak jak ty, no to szału nie będzie. Ale tak czy tak, gruby brud naprawdę zdrowo, no, tak powiem, że podgryzie, zmiękczy go na tyle, że zostanie tak naprawdę niewiele tego syfu. No dobra, z mojej strony słuchaj, to wszystko. Fenomenalny produkt, uwielbiam go. Przyjemność z pracy, jakość do mywania i tutaj, tak jak mówię, 1 do 20 i jest perfekcyjnie. Hej!